Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl i w tym filmie na przykładzie napisu pokażę Ci działania na bryłach. Utworzymy taki napis w systemie FreeCAD i FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D. Można wykorzystywać ten system zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. A żeby zacząć korzystać z FreeCAD wystarczy pobrać i zainstalować ten system. Nie trzeba nigdzie się rejestrować, nie trzeba podawać żadnych danych. Po prostu pobieramy plik instalacyjny, instalujemy i możemy już korzystać. Jeżeli chodzi o tworzenie napisu, to pokazałem, jak to zrobić w jednym z poprzednich filmów, więc rozpoczniemy po prostu pracę od tego etapu, gdzie mamy utworzony napis. I tak jak na początku widziałeś, ten napis był przygotowany w taki sposób, że jak spojrzymy na napis z tej strony, to tutaj był kształt łuku. I aby to zrobić, utworzymy teraz kolejną bryłę. Utworzymy tę bryłę w środowisku Part Design, więc przełącz się do tego środowiska i wybierz tworzenie nowego szkicu i utworzymy szkic na tej płaszczyźnie i zrobimy to w taki sposób, że tutaj wykorzystamy polecenie rysowania łuku. Wybierz to polecenie, pierwszy punkt, ostatni punkt i utwórzmy trzeci punkt mniej więcej w tym miejscu. I teraz, aby otrzymać bryłę, musimy mieć zamknięty szkic, więc dorysujmy jeszcze tutaj kolejne linie. OK, wychodzimy ze szkicu i teraz przygotujemy kolejną bryłę i przygotujemy tę bryłę w taki sposób, aby przesłoniła nam cały napis. OK, tutaj jeszcze trochę dodamy. I cały napis jest już przesłonięty nową bryłą. Klikamy OK. Przechodzimy teraz na zakładkę Model i mamy tutaj tak, bryłę, którą teraz utworzyliśmy i bryłę napisu. Teraz wybierz przestrzeń pracy Part i tak, od bryły napisu odejmiemy tę bryłę, którą utworzyliśmy, więc najpierw zaznaczamy bryłę napisu, zaznaczamy tę bryłę i wybieramy polecenie Wytnij. I tym prostym sposobem utworzyliśmy właśnie napis o takim kształcie. Oczywiście tutaj, tak jak w większości moich filmów, jest to prosty przykład, który ma na celu pokazanie działania jakiejś funkcji FreeCAD. W tym przypadku jest to funkcja odejmowania jednej bryły od drugiej bryły i możliwości, które dają nam dodawanie i odejmowanie brył, pozwalają otrzymać naprawdę ciekawe efekty. Tutaj tak naprawdę mamy dwa proste kształty. Mamy prosty kształt napisu. Utworzyliśmy później prostą bryłę poprzez zwykłe wyciągnięcie szkicu i korzystając z odjęcia jednej bryły od drugiej bryły, utworzyliśmy już całkiem ciekawy kształt. I okej, na dziś to wszystko. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat FreeCAD, chcesz poznać kolejne możliwości tego systemu, to zapraszam Cię do udziału w szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, w którym krok po kroku od podstaw poznasz kolejne możliwości modelowania w tym systemie.